Cześć, z tej strony Mike witam Was w kolejnym odcinku z serii Kryptoniusy Lite, 14 odcinek, powoli gonimy kryptoniusy, chociaż jeszcze długa droga przed nami. Jak zwykle wieczorem przygotowałem Wam troszeczkę dłuższe podsumowanie wiadomości, a rano oczywiście był newsflash o godzinie 12, także bez zbędnej zwłoki, zaczynamy! Na początku już standardowo zaczynamy od strony bitcoin.plorg. Tomasz Sawczak Justin Sun podał datę premiery tron 4.0, szef fundacji. Tron Justyna Słoneczna ogłosiła datę premiery. Głównej sieci TRON 4.0. Duża aktualizacja odbędzie się 7 lipca, to zostało oczywiście opublikowane na Twitterze. Tu są oczywiście zobaczcie, hybrydowy mechanizm konsensusu TPOS, który skróci czas potwierdzenia bloku z 57 do 3 sekund. Protokół międzyłańcuchowy TICP, nowe rozwiązania koncentrujące się na instytucjach finansowych i korporacjach, a także zobaczcie w swoim blogu Fundacja Tron wyjaśnia, że wprowadza inteligentnych umów opartych o ZK i Snarks. Nie sprawisz, że transakcje będą anonimowe. No cóż, obietnic, wiele, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Proszę bardzo, kolejna prognoza: Bitcoin będzie kosztował 150 tysięcy dolarów, Ether 9 tysięcy dolarów. Uważa współzałożyciel Blockfire. Napisał ten artykuł Jacek Walewski. Proszę bardzo, nowa, nowa prognoza: Hossa przywróci, powróci na rynek kryptowalut. Bitcoin wzrośnie o 1400%. że bardzo, tutaj zobaczcie. Simon Dedic w 2017 roku mogłeś kupić dosłownie dowolnego alca i to była dobra inwestycja. Moim zdaniem to się nie powtórzy więcej, ale zobaczcie tutaj jego przewidywania. Może zaskoczyć niektórych. Bitcoin 150 tysięcy dolarów. Ethereum 9 tysięcy dolarów. Chainlink 200 dolarów. Binance Coin 500 dolarów. Wiczeń 1 dolar i Tezos 200 dolarów. No powiem szczerze, wcale bym się nie, bym się nie narzekał, gdyby tak było. Przechodzimy sobie dalej. Górnicy Bitcoina muszą stawić czoła czystce, a właściwie eventowi podobnemu do czystki. Oczywiście chodzi tutaj, chodzi tutaj o raport Glassnode. I chodzi tutaj o to, że zobaczcie, górnicy sprzedali, przestali sprzedawać wygenerowary Bitcoiny. Upływ górników jest na, na najniższym poziomie. I co to znaczy dla Bitcoina? Znaczy to, że survival of the fittest, czyli przetrwają, to jest taki cytat z oczywiście teorii rewolucji Darwina, czyli przetrwają najlepiej przystosowani. No i cóż, i tak, tak powinno być. Kto ma najtańszy prąd, najwydajniejszy sprzęt, naj, jak to się mówi, kasy nie przeżerał, tylko sobie zbierał to, przetrwa i bardzo dobrze. A jak jeszcze Chińczyków wykopią, to będzie fajnie. Przechodzimy sobie dalej. Kolejna prognoza. Cena bitcoina może osiągnąć 75 tysięcy dolarów w przeciągu tygodni. Od z, odbudowa po, po tym, można powiedzieć, e, po ostatnim spadku przypomina. To, ten z 2013 roku i tutaj ten wtedy był 700% bull run. Bitcoin w parze do dolara doskonale poprawia to co się działo w, znaczy nie poprawia tylko ponawia to co się działo w 2013 roku. No cóż powiem szczerze zobaczcie Peterson pokazuje prawie idealną korelację z rokiem 2013. No cóż wtedy cena bitcoina doszła do 1300, a teraz podobna ma być dogoń do 75 tysięcy, tu oczywiście są różne wykresy, jak to wyglądało, tam oczywiście był też MTGOX faktor, no zobaczymy, zobaczymy, bo prognoz jest dużo, a ja ostatnio mówiłem, ciekawe czy moja prognoza się sprawdzi, że jak są bycze prognozy, to zaraz będzie korekta, no zobaczymy, przechodzimy sobie dalej, Ustawiona na wzrost indyjski przemysł kryptowalutowy musi tutaj stąpać po twardej ziemi. Ma się najpierw udeptać twardą, twardą ziemią. Oczywiście wiele współczynników jest, jeśli chodzi o ten kryptowalutowy, o ten kraj właściwie, jeśli chodzi o kryptowalutową adopcję eksperci jednak zgadzają się, że wiele wyzwań jest ciągle na drodze no i oczywiście tutaj był ban na początku Indie zawsze były wibrującym rynkiem dla kryptowalut ze względu na kilka różnych parametrów jednak wzrost został, został zablokowany, zamrożony przez regulacje od 2018 roku no i teraz co można powiedzieć Powiedzieć tak, ban został usunięty, ale jeszcze dalej nie ma jasnych do, do, do tego regulacji, cały czas nie wiadomo, co zrobi rząd. A rząd ma to do siebie, że różne rzeczy może robić. Przechodzimy sobie dalej. Użytkownicy krytykują największy, ten największy ranking, największy giełd od coinmarketcap bo oczywiście, co ciekawe, Społeczność ma problem z tym, że Bitmex jest na pozycji 175. jeśli chodzi o giełdy. I inne platformy do derywatów też nie są prawidłowo w rankingu. Zobaczcie, że ostatnia aktualizacja ostatnia tego rankingu wprowadziła coś takiego jak Confidence Factor, czyli współczynnik zaufania, aby rankować, ustawiać giełdy. I z tym użytkownicy mają problem. Dlaczego mają z tym problem? Może małe podsumowanie tego, ze względu na to, że Binance kupił CoinMarketCap i nagle Binance na CoinMarketCap jest pierwszy. I na przykład były takie były zarzuty, że 100%, 100 aktywności na Twitterze nie w sensie nie on, tylko że wszyscy obserwujący to nie są boty, nie jest nic, tylko wszystko są realni ludzie. No trochę takie dziwne. No cóż, właściwie no, po co nam te ranki rankingi? No, ranking jak ranking każdy może zrobić, nie? Dla mnie na pierwszym miejscu Skowalski token. Przechodzimy sobie dalej. Cyfrowa Dywidenda od Overstoka dominuje rynek STO. Proszę bardzo. Ponad, poni, pon, pon, mniej niż 3 miesiące temu, po tym jak cyfrowa, został wprowadzony airdrop cyfrowej Dywidendy OSTKO, od Overstoka dominuje oczywiście rynek. Kry, kry, kryptowalut, czy właściwie tokenów typu STO, czyli tokenów, które odwzorowują papiery wartościowe, gdzie wypłaca się dywidendę ze względu na market cap, a także na wolumen. No i zobaczcie tutaj, zobaczcie, użytkownicy dostali Airtrop tego tokena, no i teraz dostają ostko, wyprzedza lepiej sobie rani niż TZROP, to jest jakieś kolejne zwróty, a TZROP to jest od 0. I jest, zobaczcie, nawet specjalny ranking Security Token Cup, czyli wartość tokenów. Oczywiście Overstock dominuje te, w, na tym rynku. Pomimo, że wolumen, ee, w, imponujący wolumen, cena spadła o 29% z 14,10 na 10 dolarów. No i później się odbiła na 13. No cóż, to rynek tokenów security jest bardzo młody, ale myślę, że będzie rósł. To jest moja taka autorska teoria. Myślę, że będzie rósł i to jest przyszłość rynku kryptowalut obok Tifa i obok innych rozwiązań. Przechodzimy sobie dalej. Nielegarni górnicy w Rosji ukradli 6,6 miliona dolarów w postaci oczywiście energii elektrycznej, mówi firma z branży sieci energetycznych. Nielegalnie zbudowane stacje transformatorowe Przekręcane czy właściwie zmieniane liczniki, a także podziemne farmy miningowe pomogły ciemnym górnikom, oczywiście chodzi o ten czarny rynek, ukraść prawie 6,6 miliona dolarów to jest 450 milionów rosyjskich rubli od dostawców energii. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz: ok, kradną, kradną, różne rzeczy robią. Ale powiedzcie mi, no bo to jak sobie ja czytałem o tym, że tam są oczywiście transformatory postawione i tak dalej, to naprawdę trzeba być dobrym specem, żeby na średnim podłączyć się bez wyłączania. Co zarzutkę na linię robili, tak to się ryby łowi, a nie transformatory podłącza. No, powiem szczerze, Rosja to jest jednak stan umysłu. Powiem Wam naprawdę, naprawdę. To, że gdzieś tam e, jak idą te ropociągi przez Rosję, to słyszałem, że jest tam dziury wiercą i tą ropę wylewają i tak, nieważne, że ona. Nieważne, że ona, jak to się mówi, musi być przetworzona przez refinerię, ale wiadomo, że Mercedes-Beczka to i na takiej ropie naftowej pojedzie on nie potrzebuje diesla, nie? Więc, więc tutaj, no, patrzcie, co ciekawe, zobaczcie. Od 2017 roku, Rossetti znalazło 35 takich właśnie spraw, jeśli chodzi o pobór energii, w 20 regionach, regionach Rosji. Rosja składa się z 85 regionów, jeśli chodzi o ro, różne, jeśli chodzi o rozmiar, a także o gęstość zaludnienia. No, powiem, nawet nie wiem co powiem, przechodzimy sobie dalej. Coinbase planuje nową, techn plan technologiczny, pokazuje nowy plan technologiczny, aby pomóc uniknąć kolejnych, kolejnych wyłączeń w przyszłości. Ta, wyłączeń, ta, za dużo coś tam możecie ludzi, nie powiem brzydko, to wajcha w dół, Coinbase na stół. No, dziękuję, do widzenia, tak? A oczywiście oni twierdzą, że to ze względu na duży ruch, no bo przecież, no przecież tylu ludzi my nie możemy, tak? No, serwery nie wytrzymają. sraty taty. Już nawet Blockspace sobie leci od was radzi. Szkoda, szkoda w ogóle gadać konta, strzępić reja. Zobaczymy, czy faktacznie to będzie. No. Nie ma tego. Takiej niegodziwości, parafrozując pewne znane powiedzenie, nie ma takiej niegodziwości, na którą nie zdecydowałaby się z, z, normalnie user-friendly giełda, gdy chce zarobić duże pieniądze. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa, a to jest coś dla fanów Bitcoina SV. Proszę bardzo. BSV Stories Back My Business Dream. To jest taki film, jest to oczywiście debiut na YouTubie. Back My WS przyjmuj. Sen biznesowy, tak to chyba powiedzieć. Zobaczcie, to jest to do, jest dokumentary, czyli jakiś tam film. Dokumentary, Naj, jest najnowsza, najnowszy dodatek do tego CoinJigs BSV Stories Collection. To są informacje, oczywiście jakieś informacje z tego z <ścoughs> zakulis i tego typu rzeczy, wszyscy zwolennicy, wszyscy zwolennicy, oczywiście mogą, mogą sobie obejrzeć, nawet powinni. Dokumentacja tutaj jest o, zobaczcie, o Memento. Aplikacja, która, która pozwala użytkownikom generować przychód z dzielenia się, dzielenia się z kre, swoją twórczością, jest także ManaBase. To jest firma, która, która tutaj działa w uniwersalnym Basic Income, czyli uniwersalny, uniwersalny dochód gwarantowany twu socjaliści poprzez blockchain Bitcoina. A także jest MyMovie, to jest oczywiście jakieś kompletne studio mikropłatności dla fanów i tak dalej. No powiem, fajna sprawa, to jest bardzo fajna sprawa, mi się osobiście to bardzo podoba, chociaż nie oglądałem. Przechodzimy sobie dalej. Block One, Block One i Blockchain, kurde ile tych tych wyskakuje, Blockchain, Block One, czy właściwie ta yy... Platforma dla mediów społecznościowych, która ma się nazywać Voice, zostanie uruchomiona jeszcze przed podanym terminem, czyli ahead of schedule w następnym miesiącu. Czyli było zapowiadane, zapowiadane że będzie to uruchomione później, a teraz okazuje się, że własna blockchainowa platforma do mediów społecznościowych, to jest pamiętajcie, blockchain eos -a. Block One pracuje na blockchainie eos -a. zostanie uruchomiona w dniu niepodległości, czyli 4 lipca. Mogą tutaj oczywiście sobie działać. Będą uruchomieni. Działają na eOSie. To już powiedziałem. A planowali, zobaczcie, międzynarodowe re rejestracje do tej platformy będą otwarte do 15 sierpnia. E, po tym e, voice będzie dostępny tylko na zasadzie invite only, czyli ty musisz zaprosić, zaprosić e, osoby no tylko pytanie, czy będzie to odporne na cenzurę, to się zastanawiam o co tutaj chodzi, czy będzie odporne na cenzurę zobaczymy, przechodzimy sobie dalej, trio analitystyków bardzo byczo o ethereum e, kryptowaluta pokazuje solidne fundamenty, no na razie te fundamenty to bym nie przesadzał e, tutaj oczywiście są różne, proszę bardzo Kryptoanalityk, który nazywa się KryptoMoczo, mówi swoim 123 tysiącom followersów na Twitterze, że wierzy w Ethereum i że tutaj jest solidne podstawy przy 236 dolarach. Kogo my tu jeszcze mamy? Michał, czy Michelle, Michael, to samo mówi co KryptoMoczo. I kto jeszcze tutaj? Trader Galaxy widzi Ethereum wzrostowe. No cóż można tu powiedzieć, no. Wierzył chłop w gusła, aż mu dupa uschła. Trzeba żyć tym, co się żyje, a nie tutaj analizy ktoś wam tutaj, no. Przechodzimy sobie dalej. Kurde, co te okienka. Zdecentralizowana sieć ma drugą drogę przed sobą. Projekt oczywiście zdecentralizowanej sieci Web3.0 ujawniło, że jest, oczywiście, e, że jest oczywiście tutaj jeszcze długa droga, świat sieci WWW jest dominowany przez centralizowane usługi takie jak Google, Amazon czy Facebook. Jest to ideologicznie bardzo odległe od tego co Tim Berners-Lee stworzył w 1980 w późnych latach 80 na oczywiście CERNie w Genewie. Ale The Web jest jeszcze niedojrzały i dopiero się rozwija. No. Będziemy czekać na tego diweba. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. A Bitfinex? Jak to Bitfinex mówi coś innego? Doskonała wydajność giełdy pomimo bardzo dużej aktywności na rynku. E, wszyscy wiedzą, że giełdy takie jak Coinbase i Kraken często idą offline, gdy jest duży roch. A okazuje się, że Bitfinex czy Bitfinex zależnie. Jak, jak mówicie Bitfinex czy Bitfinex? Dajcie znać w komentarzu. Okazuje się, że doskonale sobie radzi i zobaczcie, nawet pomimo tego, że użytkownicy używają HTP, HFT, przepraszam, czyli High Frequency Trading, wysokocznotliwiowego e, e, tradingu, czyli botów, nie botów itd. A jeśli chodzi o boty, to kryptodev robi kawał dobrej roboty. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, informacja na temat Craig'a Wrighta. Apelacja Kreg Wrighta została odrzucona, i proces przeciwko Hodlonautowi będzie kontynuowany w norweski, norweskim sądzie. To jest sprawa z dawnych czasów, gdzie ten Hodlonaut, osoba anonimowa teoretycznie, chociaż może nie anonimowa, nazwała Kreg Wrighta Frodem, czyli oszustem, nie Frodem ze władcy pierścieni. I Craig Wright chciał oczywiście, żeby żeby ten proces był przed sądem w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że tutaj jurysdykcją ma sąd, ma sąd norweski, co wcale nie jest, co wcale nie jest, można powiedzieć, jakiś specjalnie. Chodlot nawet napisał, zobaczcie. To nie, to jest jedynie o jurysdykcji. On desperacko chce uniknąć prawdziwej sprawy, która będzie w Norwegii. Zarówno Wielka Brytania, wielko, brytyjskie, jak i norweskie sądy stwierdziły, że Norwegia ma tutaj jurysdykcję. A on tylko apeluje i sprawy przeciąga. No zobaczymy, zobaczymy, poczekajmy. Drugi proces sądowy. Tam jeszcze chyba był McCormick, -Mac czy jak on tam się nazywał. Przechodzimy sobie dalej. XRP przetransferowało 100 milionów XRP, znaczy Ripple przetransferowało 100 milionów XRP ze swojego portfela Escrow. Proszę bardzo, pomimo, X, pomimo tego, że Ripple zamieniło stablecoin na Tether, zostało zamienione przez stablecoin na Tether jako trzecia największa kryptowaluta, to oczywiście nie zablokowało to kolejnego wypłaty XRP ze escrow. I tu jest oczywiście jest tutaj 100 milionów ruszonych. Transfer z escrow przeszedł dwie godziny po tym jak firma przesunęła 25,5 milionów XRP do BitGo. To jest oczywiście ubezpieczyciel, operator portfeli, tak itd. Czyli w sumie tutaj transfery na 125,5 miliona XRP to jest 25 milionów dolarów. Czy to zostanie wrzucone na rynek? Raczej nie, no będzie to gdzieś tam używane itd generalnie to Jet Caleb, to tu jest tak jak to się mówi wali tymi XRP, bo jeszcze je ma przechodzimy sobie do ostatniego newsa e, derywaty krypto w maju osiągnęły nowe ATH to jest 602 miliardy dolary, dolarów, oczywiście chodzi tutaj o derywaty kryptowalutowe donosi tak Cryptopolitan e, zobaczcie, że rynek derywatów krypto wygląda zdrowiej, to jest ciekawa sprawa wzrost o 32% w maju, nowe ATH 602 miliardy, która poprze, poprzedza to z kwietnia, to jest 2 miliardy, no niezły wzrost. Przepraszam, to jest wolumen. Tak, 2 miliardy na 602 to niezły, niezły ruch, powiem szczerze. Binance zobaczył wzrost o 58% do 139 miliardów, gdy Bitmek zarejestrował wzrost o 22% do 13,4 miliarda w zeszłym miesiącu. Bit, bit, ten bit Binance wcale nie jest jakimś takim najbardziej znaczącym zyska, zyskującym, ale zobaczcie tutaj CME. CME gra pierwsze skrzypce, chociaż ja bym chciał, żeby te wszystkie derywaty były rozliczane w prawdziwym Bitcoinie, a nie w dolarze. Przechodzimy sobie do podsumowania. Słuchajcie, Dzisiaj tak jak mówiłem był już newsflash, także wrzucę Wam tutaj u góry, jeżeli ktoś przegapił 5 minut podsumowanie rynku krypto, to jest jedna rzecz. No, i postaram się pracować dzisiaj, oczywiście. A dzisiaj w ogóle wróciłem na siłownię. Powiem szczerze, zobaczymy, jak będzie ciekawie. Poza tym, że jest cholernie gorąco. Mam nadzieję, że jakaś burza przyjdzie, bo to się zapowiada, już tak się robiło, już trochę nawet wiatr się zerwał. Ale tak idzie, 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 jakby chciała straciać, ja nie mogła. Także mam nadzieję, że przyjdzie trochę schłodzić, się, było 30 parę stopni w stoku. Dajcie znać, jak tam u Was temperatura w różnych regionach Polski i świata. No i co? No i postaram się Wam jakieś kolejne filmy zrobić. Chyba sobie przeskoczę Digibyta ja i zrobię od razu Game Credits, bo dużo osób mnie o to pyta. E, a mam coś, słuchajcie, mam coś fajnego wydrukowanego. E, chcę sobie to oprawić w układki, to pokażę do wszystkich oglądających. Wydrukowałem sobie dzisiaj taką fajną rzecz. Nie wiem, czy widzicie to, Bitcoin Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. To jest wbrew pozorom nie taka du du duża lektura. To jest e, tak naprawdę 8 stron, bo 9 strona to, są, to jest tylko bibliografia. I powiem szczerze, zastanawiam się, e, zastanawiam się, czy nie zrobić wam takiego odcinka, albo może dłuższego, na zasadzie dajcie znać też właśnie w komentarzach, co o tym sądzicie na temat na przykład e, Czytamy white paper Bitcoina. Chodzi o to, ja nie jestem co prawda Native Speakerem, ale na zasadzie takiej czytamy sobie po kawałku ten white paper Bitcoina i sobie analizujemy na spokojnie, co tam jest napisane, co sądzicie o takim pomyśle. Ja przyznam się szczerze, nigdy nigdy nie ukrywałem tego i nie będę ukrywał, że White Paperu Bitcoina nigdy oddechę do dechy nie przeczytałem. To muszę tutaj z ręką na sercu powiedzieć, nigdy od dechy do dechy nie przeczytałem. Ale pewne rzeczy, które widzę, to nie jest tak do końca, że wszystko jest. To, to jest Biblia dla zwolników BSV. To jest świętość, tak? No to teraz przeczytajmy i zobaczmy, czy BSV jest. W 100% zgodny z whitepaperem. że Bitcoin jest niezgodny, to wszyscy wiemy. Tak? Dla mnie to nie jest żadna świętość, ale może taki odcinek miałby, miałby, dajcie znać, co sądzicie o czymś takim. I właściwie chyba z mojej strony to tyle. Yy, ktoś przegapił, to oczywiście była kryptowalutowa niedziela z Majkiem, to też wam link wkleję. Był oczywiście Andrzej z dziennej dawki dyskomfortu. Bardzo fajna rozmowa, był oczywiście Rafał Kiełbus, był też Kowalski, także fajnie, żeśmy sobie porozmawiali. U Loriana nie mogła być, ale Loriana będzie za tydzień obiecała. A za chwilę kolejne odcinki High Hills of Bitcoin, także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.